panowie burmistrzowie, wójtowie, panie przewodniczący, wszyscy szanowni państwo, bardzo serdecznie witam na dzisiejszym spotkaniu. Szczególnie chciałbym jeszcze raz, ale w takim również gronie, podziękować panu marszałkowi za wszystko, co do tej pory dla naszego powiatu zrobił. W ostatnim czasie szczególnie za tą decyzję w sprawie budowy drogi doprowadzającej mieszkańców Wołomina do nowego węzła Wołomina w obwodnicy Marek, które mam nadzieję w najbliższych latach powstanie. To dzięki osobistemu zaangażowaniu pana marszałka udało się ten węzeł uratować, który generalna dyrekcja wahała się, czy w ogóle go budować. Także jeszcze raz serdecznie dziękuję. Chciałem również podziękować za zaangażowanie pana marszałka w inwestycję kolejową na naszym terenie, która też swego czasu wisiała na włosku i tutaj pan marszałek organizował spotkanie, na którym przedstawiciele inwestora, czyli PLK, z nami rozmawiali o problemach, dyskutowali i wspólnie staraliśmy się doprowadzić do tego, żeby ta inwestycja jednak się odbywała. Województwo mazowieckie i pan marszałek mają dużo do przekazania nam wiedzy na temat nowego okresu programowania. Ja wczoraj pana marszałka też poprosiłem o to, żeby troszkę przybliżył nam, jak będzie wyglądał nowy okres programowania. W tej chwili mamy konsultacje społeczne dotyczące założeń do nowego RPO województwa mazowieckiego na nowe lata, więc tutaj poprosimy pana marszałka o przybliżenie tego. I również takie konkretne usytuowanie naszego powiatu w tych nowych realiach, jakie są możliwości inwestycyjne i rozwojowe dla naszego regionu. Bardzo serdecznie dziękuję panie przewodniczący. To teraz pan tutaj wyznaczył.